Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, właścicielką marki Fit Edukacja oraz współautorką podręcznika Wychowanie do Osobistego Rozwoju. Jestem także polonistką i instruktorką zajęć teatralnych. A Ty jesteś w miejscu, które jest przeznaczone dla rozwoju przedsiębiorczych nauczycieli i przedsiębiorczych rodziców. I dzisiaj odpowiem Ci, dlaczego zostałam nauczycielem. Na początek chciałabym powiedzieć o osobie, która zainspirowała mnie do tego nagrania. Jest nią Samanta Dryja-Zabielska, autorka bloga Edukacja z Pasją, która zorganizowała na swoim fanpage'u niesamowity konkurs z wyjątkowymi nagrodami. W związku z czym chciałabym wziąć w nim udział, ale też chciałam nagrać taki filmik, aby on też pozostał taką pamiątką na moim kanale. Być może będzie dla kogoś jakimś wsparciem, może zainspiruje do wyboru przyszłego zawodu, pomoże w jakiś sposób podjąć decyzję. W związku z czym, dlaczego zostałam nauczycielem? Jak to się stało? Myślę, że większość z Was spodziewa się tego, że powiem, że od zawsze myślałam o tym zawodzie. Częściowo tak, ale nie do końca. Zawsze wiedziałam, że będę związana kiedyś z zawodem, który będzie miał ogromne oddziaływanie społeczne. Brałam pod uwagę dwa wyjścia. Albo bycie nauczycielem, nie od zawsze polonistą, albo bycie pediatrą, lekarzem. Dlaczego? Dlatego, że zawsze wiedziałam, że moim takim powołaniem jest pomaganie innym, ale też wspieranie rozwoju. Chciałam zawsze wykonywać zawód, który będzie miał ogromny wpływ na innych, po to, aby to, co ja robię, miało duże znaczenie. Nigdy nie myślałam w kategoriach finansowych i znaczenia takiego finansowego, ale właśnie takiego wpływu i wypełnienia takiej swojej misji, swojego powołania. I po prostu zawsze czułam, że to będzie któryś z tych zawodów. Na swojej drodze spotkałam niesamowitą nauczycielkę. Było to w klasie 7 szkoły podstawowej, panią Bogusławę Wisner-Januszewską. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę też to nagranie. Uczyła nas tylko przez 2 lata, mnie i moją klasę. Natomiast gdyby uczyła nas tylko przez 5 roku, myślę, że wpływ, który zostawiła po sobie i ślad w naszych sercach byłby podobny. Jest to niesamowita osoba, o której już pisałam na blogu i o której wspominałam w swojej książce. Nie pamiętam jakichś konkretnych lekcji, konkretnych tematów. Nie powiem, nie przypominam sobie tego. Natomiast co mi pozostało w pamięci, to jej niesamowity wpływ na nas. To, że oczekiwaliśmy naprawdę na każdą lekcję polskiego. To, że wiedzieliśmy, że na tych zajęciach będziemy się czuli wspaniale. Nie chodzi o to, że zawsze byliśmy głaskani po głowie, ale czuliśmy się wspaniale, ponieważ wiedzieliśmy, że możemy więcej. To była jedyna osoba, która uwierzyła w nas i dla której chcieliśmy się postarać być lepszymi. Jak się domyślacie już z tych słów, które do tej pory powiedziałam, nie byliśmy łatwą klasą, oj nie. Moja klasa na przykład była autorką takich pomysłów jak wyrzucenie telewizora z 2. piętra, tak, albo wysadzenie toalety przez środki wybuchowe, naprawdę. I mówię to nie po to, aby tutaj inspirować do jakichś głupich pomysłów, nie, ale po to, abyście wiedzieli, że naprawdę przychodząc do nas na lekcje, nauczyciele nie wiedzieli zupełnie, czego się mogą spodziewać. No, nie należeliśmy do ulubionych uczniów w naszej szkole. Nasza wychowawczyni też miała z nami bardzo pod górkę, w związku z czym no, nasze relacje nie były zbyt dobre. W związku z tym, gdy miał przyjść do nas nowy polonista, zastanawialiśmy się, co to się będzie działo. I naprawdę się działo, ale działo się pod tym względem, że nastąpiła diametralna przemiana nas po prostu. Ja nie należałam do tych uczniów takich wyskokowych, ale
czekałam na to, aż jakaś zmiana nastąpi i przyjdzie w końcu do nas ktoś, kto będzie nas w stanie porwać po prostu za sobą. I to właśnie była nasza polonistka. Co pamiętam z tych lekcji jeszcze, to te emocje właśnie, oczekiwanie na to, że dowiemy się życiowo czegoś, co po prostu zmieni nasze życie. Nie czekaliśmy z wypiekami na typy podmiotów czy orzeczeń, nie. Czekaliśmy na to, co nam powie, bo wiedzieliśmy, tak między wierszami, bo wiedzieliśmy, że wpłynie to bardzo znacząco na jakość naszego życia. Może niekoniecznie w taki mądry sposób potrafiłabym to wtedy zwerbalizować, natomiast wiem teraz po latach, że właśnie takie mieliśmy do niej oczekiwania. Do innych nauczycieli nie, bo wiedzieliśmy, że tego nie otrzymamy. Natomiast w stosunku właśnie do pani Wisner, owszem. I powiem Wam tak, do tej pory jest tak, że przyjaźnimy się i się odwiedzamy wzajemnie i to są bardzo, bardzo inspirujące rozmowy dla mnie i zawsze jest to po prostu dla mnie ważne spotkanie, bo to jest ktoś, za kim chciałabym po prostu podążać i staram się podążać śladami właśnie pani Wisner, tak zawodowo. I wiem, że to jest... dzisiaj też wiem, że jest to... że ona właśnie wkładała w nasze serca i nasze umysły poczucie własnej wartości, chęć rozwoju osobistego, wkładała umiejętności, kształtowała w nas umiejętności miękkie i uczyła nas po prostu takiego mądrego życia. Dzisiaj wiem, że stało się to także moją misją, którą mam nadzieję, że już w pewien sposób wypełniam, ale o tym zaraz. I to był moment, 7-8 klasa szkoły podstawowej, kiedy ja wiedziałam, że chciałabym być polonistką. Ale zawsze z tyłu głowy gdzieś tliła się we mnie taka myśl, aby ratować życie. I postanowiłam, że sprawdzę, czy jestem w stanie podołać drodze, którą będę musiała przebyć, aby zostać tym lekarzem. Ja jestem po profilu biologiczno-chemicznym, co jest dziwne dla polonisty. Bardzo to była naprawdę świetna szkoła. Były medyk w Bielsku, którego też pozdrawiam. Natomiast już w pierwszej klasie wiedziałam, że nie, to nie jest ta droga. Nie jest to dobry wybór dla mnie, bo no, biologia ciężko, a chemia bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I wiedziałam, że to nie jest dziedzina, w której będę mistrzem. Na pewno nie. Męczyłabym się w tym i po prostu wiedziałam, że nie. Natomiast upewniłam się w tym, że zabrakło mi w liceum takiego nauczyciela, który by mnie tak porwał, jak właśnie nasza polonistka z podstawówki. I pomimo tego, że szkoła naprawdę świetna, mnóstwo wspaniałych fachowców, bardzo dobrych ludzi, cudowne zajęcia pozalekcyjne, chociażby jak szkolnego OPCK, to ja wiedziałam, że brakuje tam kogoś z taką charyzmą, jakiego ja spotkałam. I czułam tę różnicę chodzenia do szkoły bez takiego mistrza. Do szkoły, która nie ma takiego mistrza, który mógłby być dla mnie kimś, na kim chciałabym się wzorować. W związku z czym pomyślałam sobie wtedy, że jak szkoda, że jest tak niewielu uczniów, którzy mogli spotkać na swojej drodze kogoś, kto by ich tak porwał po prostu. Do zmiany swojego życia. Nie do kucia, nie do bycia najlepszym w tym przedmiocie. Ja tak nawiasem mówiąc powiem, że zawsze u pani Wisner miałam ocenę dobrą. Nigdy nie wybiłam się wyżej. Zawsze byłam tylko dobra. Co zupełnie nie wpłynęło na moje przeświadczenie i na moje myślenie, że mogłabym nie być polonistą. Zupełnie nie. Co uważam, że jest ogromnym
ogromną zasługą nauczyciela, że ja nie wiązałam swojej oceny z tym, co mogłabym kiedyś w tej dziedzinie osiągnąć. Po prostu zawsze czułam się w drodze i nadal się tak czuję. I to jest najlepsza lekcja chyba, jaką otrzymałam w życiu. Że cały czas jesteśmy w procesie zmiany i cały czas możemy dochodzić wyżej, do mierzyć wyżej, ponad gwiazdy, bo tylko wtedy trafimy do celu. To jest też taki jeden z moich ulubionych cytatów. Wracając do meritum, wiedziałam, że po prostu jest, czułam taką pustkę i taki smutek, że jest tak niewielu uczniów, którzy mogliby spotkać takiego nauczyciela, jakim właśnie była pani Wisner. I wtedy właśnie narodziła się taka myśl we mnie, okej, to ja postaram się ze wszystkich sił być kimś takim jak ona. I właśnie w ten sposób narodziła się, może tak, utwierdziłam się w moim pomyśle na życie i w mojej drodze, że będę polonistą, będę nauczycielem, który będzie zmieniał życie swoich podopiecznych na lepsze. Dlaczego polonistą? Dlatego, że od zawsze kochałam książki, a poza tym wiedziałam, że nadal tak uważam, że jest to najlepszy przedmiot pod tym względem, nie że najważniejszy, nie. Nie taki, z którego trzeba mieć świetne oceny, nie. Ale że jest to najlepsze narzędzie, ponieważ tutaj możemy prowadzić zajęcia z literatury, tutaj mamy ogromne pole wpływu na kształtowanie kompetencji miękkich, na kształtowanie, krystalizowanie jakiejś życiowej misji swoich uczniów, na inspirowanie do osobistego rozwoju. Uważam, że nauczenie w ogóle życia, nauczenie radzenia sobie z emocjami, na umiejętność podejmowania ważnych życiowych decyzji, na umiejętność eliminacji z życia z rzeczy zbędnych i śmieci, które nam przeszkadzają w prawdziwym życiu. Uważam, że język polski jest najlepszym i jednocześnie najłatwiejszym narzędziem, które można do tego wykorzystać. W tym sensie uważam, że polski jest ważny. I dlatego właśnie zdecydowałam się, że będę polonistą. I nigdy, nigdy, nigdy nie żałowałam tej decyzji. Jestem pewna, że będę z niej zadowolona i dumna do końca życia. Zmienia się może sposób, w jaki chciałabym mieć wpływ na moich uczniów i narzędzia lub metody, to tak. Natomiast cel i misja pozostaje taka sama. To jest taka moja historia. Natomiast powiem teraz jeszcze kilka słów na temat mojej misji. W związku z tym, że wybrałam właśnie taki zawód, dużo później przeczytałam ten cytat, o którym teraz Wam powiem, który Wam teraz zacytuję. Natomiast w sercu i w takim jakby cały czas miałam go przed sobą, chociaż nie potrafiłam go w taki ładny sposób wypowiedzieć, ale uważam, że jest to zawód, w którym mamy największy wpływ na ludzkie życie i to jest zawód, który ratuje życie. Może nie natychmiast, nie tak jak chirurg, nie tak jak onkolog, chociaż o tym jeszcze też za chwilkę powiem. Natomiast ratujemy ludzkie życie przed byle jakością. I to jest najwspanialsza misja. A cytat, który już towarzyszy mi od lat, to dotykam przyszłości, uczę. Dedykuję go wszystkim tym, którzy uważają, że zawód nauczyciela wybierają tylko ci, którym w życiu nie wyszło. Ja nigdy nie miałam takiego pomysłu, żeby tak myśleć. Wiecie, kiedy ja usłyszałam pierwszy raz taką opinię?
już będąc na macierzyńskim. Gdzieś to po prostu przeczytałam. Nie, już wiem. Słuchałam pewnego razu jakiegoś wykładu Angeliki Marii Talagi. Bardzo serdecznie ją polecam wszystkim. Godmother, inaczej. Która jest po prostu niesamowitym neuropedagogiem, neurodydaktykiem, która wspiera intelektualny rozwój dzieci. I ona powiedziała chyba na TEDxie, na swoim wystąpieniu na TEDxie, że kiedyś uważała, że nauczyciele to są tacy ludzie, którzy po prostu no, taki zawód wybrali, bo im w życiu nie poszło, no i po prostu muszą tam siedzieć w tej szkole i tam po prostu ciupać te 18 godzin dydaktycznych przy tej tablicy, no i po prostu no, tyle, nie? I są nieszczęśliwi. Oczywiście znamy takie typy, natomiast wciąż wierzę, że jest ich mniejszość. Później może z czasem przygniata nas rzeczywistość, o czym też zaraz powiem. Natomiast myślę, że mniejszość, zdecydowana mniejszość właśnie na taki wybór się decyduje tylko dlatego, że im w życiu nie wyszło. Dlatego, że bycie dla kogoś przywódcą, bycie liderem, bycie czyjąś inspiracją i motywowanie innych do nauki to jest po prostu misja prawie że niemożliwa. Tak się wydaje pozornie oczywiście, natomiast po prostu zupełnie nie rozumiem, dlaczego komuś mogło przyjść do głowy taki pomysł, że po prostu uczę, bo nie mam co w życiu robić, bo mu tam po prostu nie poszło. No właśnie chyba nie, właśnie chyba poszło i chciałby to przekazać innym. Dotykam przyszłości, uczę. To jest cytat, to są po prostu słowa numer jeden, które powinny przyświecać każdemu, kto chciałby się zdecydować na ten zawód. Z czym mi się kojarzy zawód nauczyciela? Może zaskoczę tutaj niektórych, ale kojarzy mi się z lekkością. Nie dlatego, że jest lekki w wykonywaniu, o nie. To jest orka na ugorze, naprawdę. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale z uśmiechem na twarzy, bo wiem, że to jest cudowna orka. Natomiast jest to ciężka praca psychiczna i fizyczna też. Ale nie dlatego, że się uczniów bije, nie. Ale dlaczego z lekkością? Dlatego, że to, że my kogoś uczymy, to jest w ogóle bójda. Każdy się uczy sam. My tylko inspirujemy. Mamy być tylko takim lekkim powiewem wiatru, który po prostu będzie wiatrem w żagle dla naszych uczniów. Mamy być taką nieuchwytną, charyzmatyczną inspiracją, która sprawi, że uczeń sam podejmie decyzję świadomie i będzie chciał podążać tą drogą, którą sobie wybierze. Lekkością, która skłoni uczniów do samodzielnego uczenia się, bo tylko takie ma sens. Z lekkością, ponieważ nasza misja jest bardzo delikatna. I jeżeli ulegniemy tym kamieniom, które spadają na nas w postaci na przykład durnych reform, w postaci papierów w niebotycznej ilości, w postaci systemu edukacyjnego, w którym jesteśmy już od XIX wieku i który jest zupełnie nieprzystający do dzisiejszej rzeczywistości, który po prostu, no jeżeli stosujemy się do jego zasad, to po prostu ogłupiamy naszych uczniów. Jeżeli my pozwolimy, aby te kamienie na nas spadały i nas raniły, to ta misja pryśnie, wcześniej czy później. Dlatego tak się dzieje z czasem, że spotykamy nauczycieli takich po prostu urzędników. Ale ja nie sądzę, żeby ktokolwiek takiego wyboru dokonywał po to, aby właśnie tak ten zawód wypełniać. Jestem pewna, że każdy na początku po prostu miał taką chęć zmiany, taką chęć wpływania na innych, taką chęć niesienia tych swoich uczniów na wyżyny, ale po prostu z czasem te kamienie poraniły skrzydła, które każdy nauczyciel na początku swojej drogi ma i ta lekkość się zatraciła i po prostu później jest ciężkie, ciężkie,
ciężkie życie takiego nauczyciela i ciężkie życie z takim nauczycielem. Dlatego właśnie zawód nauczyciela kojarzy mi się z lekkością i z taką delikatnością i z tym, że tą misję trzeba codziennie pielęgnować, bo w innym wypadku te kamienie nas zabiją. Sformułowanie swojej misji życiowej może brzmi tak bardzo patetycznie i może w ogóle to, co Wam teraz mówię, brzmi dla Was śmiesznie, dla niektórych, i może tak właśnie, no tak bardzo romantycznie, w sensie takim duchu epoki romantyzmu. Nie o to mi chodzi. Ja nie mam takiego poczucia, że ja po prostu będę wybawieniem dla moich uczniów, bo wiem, że tak w wielu przypadkach nie jest. Natomiast poczucie życiowej misji to jest coś, co nadaje kierunek właściwy naszej pracy, naszemu życiu. Jeżeli tej misji nie ma, nie mamy tej iskry w oku, nie mamy tej pasji, nie mamy tej energii, w związku z czym my tych uczniów nie przyciągniemy do siebie. A jeżeli ich do siebie nie przyciągniemy, w żaden sposób nie przekonamy ich do naszego przedmiotu. Naprawdę. W żaden. Żaden przedmiot nie jest na tyle fascynujący, żadna podstawa programowa nie jest na tyle fascynująca, żaden zestaw lektur nie jest na tyle wspaniały i czytający się lekko i przyjemnie, i nawet rozwijająco, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak więc poczucie swojej życiowej misji to jest absolutnie konieczność w tym zawodzie. Absolutna, jeżeli chcemy go wykonywać na wystarczającym poziomie. Dojrzałam w końcu do tego, że wystarczy być wystarczającym rodzicem i wystarczającym nauczycielem. Ideałów nie ma. Nigdy nie trafimy na taką klasę, na taki zespół, w którym po prostu nas pokocha, wszyscy nas pokochają. Ja nigdy się z taką sytuacją nie spotkałam. Osobiście na swojej drodze zawsze znajdą się tacy uczniowie, do których po prostu nie trafimy. I dobrze, że tak jest, bo to znaczy, że po prostu jesteśmy wszyscy prawdziwi. Ale do tych uczniów dotrze inny nauczyciel, który też ma misję, która jemu odpowiada, temu uczniowi. I po prostu ważne jest, żeby w każdej szkole był chociaż jeden nauczyciel, który trafi do tego jednego ucznia. I to wystarczy. I dla tego jednego nauczyciela się chce chodzić do szkoły i się chce po prostu z nim spotkać, bo to jest ktoś ważny, to jest ktoś, kto nas inspiruje, to jest ktoś, kto, na kim po prostu chcemy się wzorować. I to nie chodzi o to, żeby być idolem, czy jakimś wielkim autorytetem. Nie, po prostu chodzi o to, aby być kimś, kto nas tak, po prostu tak, żeby być takim kolorowym guzikiem, który spina wszystko i dzięki któremu ten strój wygląda tak, jak ma wyglądać. I tego nam wszystkim życzę. Ponieważ tak dużo mówiłam o misji, powiem Wam, co jest moją misją jako nauczyciela i dlaczego i to pozwala mi chcieć być tym nauczycielem do końca życia i wypełniać tę rolę najlepiej, jak potrafię. Tak jak nazwa mojego bloga, Inspiracje dla Szkoły, uważam, że moją misją jest inspirowanie do rozwoju, do zdrowego rozwoju, do osiągania sukcesów. Ale proszę Was o to, abyście nie mylili tego z sukcesem takim opiewanym przez ten świat. Nie. Chodzi mi o sukces taki nasz, osobisty. Poczucie takiego spełnienia, poczucie tego, że żyjemy tak, jak chcemy żyć, że uczymy się tego, czego się chcemy uczyć, że pracujemy tam, gdzie chcemy pracować. Nawet jeżeli miałabym pracować jako sprzedawca, jako sprzątaczka, jeżeli to jest coś, co będzie mi przynosiło radość, jeżeli to jest praca, którą będę wykonywała z radością i będę niosła w tym dobro dla innych, to po prostu to jest najlepsze, co może być. I do takiego właśnie rozwoju inspiruję i chciałabym inspirować nadal. Do kształtowania kompetencji miękkich właśnie, nie do twardych, nie do twardej wiedzy, która oczywiście jest bardzo ważna i ja jej tutaj nie deprecjonuję. Ale uważam, że mając kompetencje miękkie, te życiowe, takie najważniejsze, jesteśmy w stanie każde braki po prostu naprawić, przyuczyć się samemu. Jeżeli odkryjemy to, co jest, to czym jest nasza pasja, czym chcemy się zajmować w życiu, to sami to po prostu wyrównamy. I tutaj żadna podstawa programowa nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Moją misją jest uwalnianie potencjału uczniów. Takie konstruowanie lekcji,
taki sposób bycia nauczycielem, na zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych. Tutaj szczególny ukłon robię w kierunku zajęć teatralnych, które uważam, że są po prostu perełką. Perełką i niesamowitą bazą możliwości i takim startem dla uczniów ogromnym. Uwalnianie właśnie potencjału uczniów, znajdywanie w nich tego, co jest w nich najlepsze, tego, w czym mogą być najlepsi i motywowanie do tego, aby byli w tym mistrzami. A także zdrowy wymiar edukacji. To się wszystko w tym łączy. Tak właśnie powstała moja nowa marka Fit Edukacja, z którą wiążę ogromną przyszłość. W ramach właśnie Fit Edukacji moją misją jest także to, aby edukacja dla zdrowia weszła do polskich szkół, aby rozwój osobisty wszedł do polskich szkół. To się już po części dzieje za sprawą podręcznika, który napisałam wspólnie z Marzeną. Natomiast to jest taka jedna z wielu, wielu cegiełek, jakie chciałabym włożyć w ten dział. Moją misją jest także właśnie pokazywanie uczniom, że najważniejsze jest życie według swoich wartości i realizowanie życiowej misji. To się może zdarzyć tylko wtedy, jeżeli mamy do tego siłę, energię i jasny umysł. W związku z czym dieta dla mózgu naprawdę nie jest fanaberią, ale jest koniecznością. I była nią od początku, natomiast w dzisiejszych czasach to jest coś niesamowitego, co się dzieje z nami pod wpływem pseudoodżywiania, jakie nam fundują koncerny przemysłowe i wszystko to, co znajdujemy w sklepach, to jest po prostu, to wszystko przeczy temu, że jest to odżywianie, bo to jest tak naprawdę zamulanie naszego umysłu i skracanie naszych możliwości i zabijanie naszego potencjału. I uważam, że to jest jeden z podstawowych elementów, z podstawowej takiej drogi, w której należy uświadamiać uczniów i to jest moją misją także. Kiedy te wszystkie elementy połączymy, to tak naprawdę dojdziemy do jednego najważniejszego sedna, a mianowicie do tego, że myślę, że nie tylko moją misją, ale misją właśnie nauczycieli, takich, którzy świadomie wybrali swój zawód, jest to, aby uwalniać maksymalnie potencjał uczniów i sprawić, aby podążali za tym, co mają w sercu, aby podążali za tym, co da im możliwości, a nie za gonitwą, za wiatrem, za trendami, które są w świecie. W tym momencie odsyłam Was do jednej z ostatnich moich recenzji, jakie napisałam na blogu. Wiecie, że tak cyklicznie piszę recenzję książeczek Maxa Lucado. I tutaj polecam Wam recenzję pod tytułem Książka, która leczy duszę. To jest recenzja książki Jesteś mój, Maxa Lucado właśnie, w której, kiedy ją pierwszy raz przeczytałam, to po prostu się popłakałam i stwierdziłam, jejku, to jest dosłownie idealnie, pięknie, literacko ujęta misja, którą chciałabym w życiu spełniać. Mianowicie pokazanie innym, że nie musimy biegać za tysiącem piłek i tysiącem pudełek. Jeżeli jesteście ciekawi dlaczego, to przeczytajcie książkę albo chociaż recenzję. Bo będąc w tym najlepszym, w czym są wszyscy najlepsi, stajemy się tak naprawdę nikim. Stajemy się, upokarzamy siebie nawzajem, upokarzamy siebie po prostu i nie wydobywamy z siebie tego, co jest w nas najlepsze. Dlatego moją misją jest także to, aby apelować do wszystkich, którzy są w tej kwestii decyzyjni. Myślę, że w pewnym stopniu, jestem pewna tego absolutnie, decydujemy także o tym my, nauczyciele, aby nie uśredniać. Nie wszyscy muszą z tego polskiego mieć trójki, czwórki czy piątki. Nie
nic się nie dzieje i nic nie urąga to naszej pracy, czy nie uwłacza naszej pracy, że mamy przekrój od ocen niedostatecznych po celujący. Zupełnie nie. To jest sytuacja normalna. I tak powinno być. Jest sytuacją nienormalną, jeżeli wszyscy mają takie same stopnie. I to jest taka moja chyba ostatnia kwestia, którą chciałabym tutaj powiedzieć, dlaczego właśnie zostałam nauczycielem. Nie po to, aby realizować odgórnie to, co zostaje nam narzucone, ale aby realizować swoją misję i zainspirować swoich uczniów do tego, aby oni nie realizowali tego, jaki inni mają na nich plan, jakie mają plany wobec nich ich rodzice, nauczyciele, wychowawca, ktokolwiek, kto ich spotka na jej drodze, ale aby realizowali swoją misję, swoje powołanie i aby byli w tym szczęśliwi. Dlatego właśnie zostałam nauczycielem.